Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj pokażę wam, jak zrobiłem 12-0 w Classical Challenge'u. I tak, grałem tym oto deckiem, dlatego że nim po prostu mi się najlepiej gra. Już gram nim od dawna i jestem do niego przyzwyczajony. I tak, myślę, że Classical Challenge nie jest aż tak trudny jak na przykład Grand Challenge. Natomiast i tak to jest jakieś wyzwanie. I dzięki temu też zdobyłem osiągnięcie na profilu, więc to tam po prostu ładnie wygląda. Jest to osiągnięcie za 12 zwycięstw w ogóle, niezależnie od liczby przegranych. I tak tutaj ktoś może sobie policzyć, tam było... A nie, dobra, tutaj od razu przechodzimy do tego. Od razu przeszliśmy do bitewy, natomiast wcześniej też mogliście zauważyć, pokazałem wam mój battle log. Gdzie tam mogliście zobaczyć, że miałem 12 pod rząd, wcześniej były jeszcze jakieś przegrane, natomiast to były z poprzedniego challenge'a. Więc to jest 12 zwycięstw, też na początku był screenshot i jeszcze na koniec sobie otworzymy skrzyneczkę z tej okazji. I tak tutaj cały czas ja lubię atakować tak, że po prostu daję miękkie, które są jednocześnie też żywą tarczą i biorą te kilka hitów zawalona, nie po to, żeby go wspierać jakoś ogniem, tylko po to, żeby właśnie były dla niego żywą tarczą, dlatego że to mi się wydaje, że się lepiej sprawuje. Z racji tego, że jak jest na przykład Wizard, to on od razu jednym hitem to zbije, natomiast jeśli te minionki są wystawione trochę lepiej, to jeszcze mogą przy okazji też zabrać parę hitów. I dzięki temu balon później ma więcej tego życia i większe są szanse na to, żeby po prostu doszedł do wieży, więc według mnie to się spisuje po prostu lepiej. Ale dobra, tutaj jak na razie straciliśmy te minionki, tutaj one nawet nie miały nic osiągnąć, dlatego że były już osłabione. A tutaj ładnie jego 5 eliksirów kontrujemy za pomocą 3 eliksirów, więc to jest bardzo pozytywny bieg wydarzeń. Tutaj udało się to ładnie skontrować, jeszcze jest jeden gobnik, który być może raz uderzy w wieżę dokładnie, natomiast nadal jesteśmy trochę do tyłu, jeśli chodzi o życie wieży. Natomiast znowu teraz idziemy z lawą i mamy nadzieję, że to się odwróci. I tak, to może być też spoiler, dlatego że wiadomo, że wszystkie trzy mecze są wygrane, dlatego że jak jest do zera, to wiadomo, że nie ma żadnych porażek. Więc możecie się domyślić, że to jest wygrana i tak czy siak od razu wiecie. Natomiast myślę, że warto jest zobaczyć, dlatego że mecze, niektóre z tych meczów to naprawdę bliskie były przegranej, a udało się jednak wygrać, więc to jest spoko. I tak jeszcze z informacji parafialnych, to przy okazji niedawno ulepszyłem jeszcze moją Lava Hand na poziom 13 oraz jednocześnie też Fireballa na 13, więc już mam de facto wymaksowany deck poza Inferno Dragonem, natomiast Inferno Dragona nie chce mi się ulepszać. Już będę się skupiał na innym deku, do którego też muszę się jeszcze przyzwyczaić, dlatego że tym deckiem po prostu mi się lepiej gra jak na razie. Więc jak na razie będę nim grał, później dopiero zmienię ten deck i myślę, że tak to mniej więcej będzie wyglądało. Natomiast mam planach go zmienić, dlatego że on jest już trochę przestarzały. Ale dobra, to jak widzicie zniszczyliśmy im 3 jednostki. W tym, znaczy dwie, jedną prawie zniszczyliśmy, a dwie zniszczyliśmy, więc to jest całkiem spoko. Co są 4 eliksirów. Ale dobra, znowu tutaj musimy skontrować tego Battle Rama. On niestety, ale ma dosyć duże obrażenia. Więc myślę, że tutaj nie było aż tak źle, jeśli chodzi o naszą kontrę. Teraz mamy znowu taką malutką przewagę z tym, że my teraz prowadzimy atak. Teraz się jąką, ale trudno. Więc okej, teraz trzeba tamtego Wizarda zdjąć dokładnie. I teraz trzeba jakoś skontrować tę Pekkę. Więc ja tutaj po prostu używam moich właśnie, jak widzicie, goblinków, którzy będą po prostu Pekka się z nimi nie radzi, dlatego że ma bardzo wolno atakuje, a to jest cała armia, więc tak to mniej więcej wygląda. Tak, tego Battle Rama też myślę, że skontrujemy, natomiast ja bym chwiał go bardziej spowolnić, dlatego że dokładnie za chwilę moje minionki, co gadam, moje lawa papsy i dobiją wieżyczkę, więc tak się fajnie potoczyło. Ale dobra, przechodzimy do następnego meczu. To jest mecz numer 2 od końca. Chronologicznie on wydarzył się po tym pierwszym meczu, natomiast przed meczem numer 3, gdyż tutaj zobaczycie 3 ostatnie mecze. Gdyż myślę, że te 3 ostatnie mecze są najciekawsze, dlatego że gramy z graczami, którzy mają tyle samo zwycięstw co my. W związku z czym to powinny być najtrudniejsze mecze. Ale okej. Więc okej, tutaj znów atakujemy lawą. Z tego co zauważyłem, to mnóstwo, ale to mnóstwo deków teraz ma tutaj Baby Dragona. I tak, tutaj specjalnie trochę wyczekałem, żeby zobaczyć co on jeszcze dał oprócz tego Baby Dragona, żeby to wszystko ładnie skontrować. I udało się to jakoś skontrować, natomiast zatem mamy też obrażenia na wieży, więc to takie już fajne nie jest. Więc okej, teraz znowu trzeba tego Flying Machine, szybko zdjąć, żeby nam nie przeszkadzał. Znowu tam przeciwnik dał batsy, myślę, że to skontrujemy strzałkami, dokładnie tak. I teraz po prostu musimy jak najbardziej osłabić tą wieżę.
Ewentualnie tego Baby Dragona, natomiast myślę, że on jakiś w ogóle nie powinien zadać nam obrażeń na wieży. Więc tutaj w ogóle nie ma co się nim przejmować. Więc po prostu spróbujmy zaatakować jeszcze raz, myślę. Zobaczmy, może to się uda. Tutaj w ogóle trzeba tak atakować cały czas. Znaczy, niektóre ataki są dobre i wtedy można naraz de facto przeciwnika zbić. Natomiast jeśli nie, to trzeba cały czas to powtarzać. I tutaj też walczymy, jak widzicie, z też lawą, natomiast nie lawalunem. Więc myślę, że to wygląda całkiem spoko. I też udało mi się z nim wygrać. Ale dobra, nasze minionki jak na razie tutaj po prostu niszczą tą lawę, żeby ona jak najszybciej padła. One też mają mało życia, dlatego że oberwały wcześniej od Snowballa. Od Giant Snowballa, przepraszam. W związku z czym są trochę osłabione, natomiast na szczęście udało się zbić tam tą lawę. I tak, teraz nasze lawa pupsy służą jako żywą tarczę, służą jako żywe tarcze dla naszej lawy. Co ja gadam, dla balona. Więc tutaj całkiem to fajnie się sprawdziło. Udało się też zadać jakieś obrażenia na wieży głównej, nazwijmy to. Na wieży królewskiej. Więc to jest na pewno duży plus, ale myślę, że będziemy atakować na tylko i wyłącznie tą główną wieżę. Dlatego, że żeby się później nie męczyć z tym, że na przykład inni zbije jedną wieżę, później muszę zbić mu jedną wieżę i później cały czas musimy się walić. Więc po prostu myślę, że zaatakujemy tak po prostu raz, a dobrze, tą główną wieżę, a przynajmniej spróbujemy. I tak, tutaj też źle wyrzuciłem strzałkę, dlatego myślę, że tamte bacy zniszczą moje biedne minionki, natomiast na szczęście się tak nie udało. I tak, tutaj specjalnie tego Baby Dragona zająłem walką z Inferno Dragonem, żeby tutaj on nam nie przeszkadzał moim minionkom. I tutaj też udało się ładnie to zbić, dlatego żeby to nie udało mi się zbić tamtych przeciwników. To z kolei mogliby mi bardzo dużo złego zrobić. Więc okej, znowu zostało jakieś 1300 na wieży głównej przeciwnika. Więc trzeba jakoś ich tutaj dobić. I tutaj już nie mam zamiaru się jakoś oszczędzać, więc po prostu postanowiłem, że zaatakuję tak, a nie inaczej. W związku z czym myślę, że tutaj znowu ustawiłem tuż obok naszych lawa jako żołtaczy, dokładnie tak. Teraz to się sprawdziło bardzo fajnie, dlatego że teraz możemy po prostu skontrować ich bardzo łatwo, dlatego że mamy żywą tarczę de facto. Więc okej, teraz myślę, że za tą lawą ustawimy balona i to już może być na koniec, więc zobaczmy, czy się tak uda. Oprócz tego on tam dawał swoją lawę, natomiast to nie było zbyt mądre, dlatego że ona i tak padnie prędzej czy później. A z kolei jego wieża niekoniecznie musi paść. Ale dobra, udało się ładnie to wygrać, mamy 3-0, więc zobaczmy, jak wyjdzie trzeci mecz. To już jest ostatni mecz, który dzieli mnie od, czyli miałem 11-0, a teraz będzie 12-0, taki spoiler, ale to już mogliście się domyśleć po tytule filmu. Ale tak czy siak, przechodzimy do ostatniego replaya. Później jeszcze tylko będzie opening skrzynki, dlatego że mamy tam 100 kart oraz 2000 złota. To jest myślę, że całkiem spoko jak na 10 gemów, które musiałem wydać na ten turniej, na ten challenge. Bardziej konkurs by się po polsku mówiło, myślę, że tak to będzie lepiej przetłumaczone. I tak, tutaj od razu atakuję swoją lawą, dlatego że tutaj nie chcę się jakoś specjalnie długo z nim bić. I tak, tutaj specjalnie zachowując swoje minionki, dlatego że wiedziałem, że on oprócz tego może dać coś jeszcze innego. Tutaj nie warto nigdy wszystkiego kontrować, w takim sensie, że warto zacząć od elixiru, nie kontrując wszystkiego, co się da. I tutaj to się całkiem fajnie sprawdziło, więc po prostu spróbujmy jakoś zbić tam tą wieżę, a przynajmniej ją osłabić. Gdyż tutaj na razie myślę, że to będzie nam bardziej zależało na osłabieniu tej wieży, dlatego że jakoś specjalnie jej na razie nie zniszczymy. Choć w niektórych meczach się udało zniszczyć całą wieżę, ale to już są specyficzne przypadki. Ale dobra, teraz na szczęście wszystko jest tutaj ładnie kontrowane przez moje armię. Przez moją armię goblinków oraz armię minionków. Więc tutaj to całkiem fajnie pykło, tutaj też nie chciałem jakoś dawać mu zbyt dużo obrażeń, dlatego że jak widzicie tutaj te obrażenia są mniej więcej takie same na mojej wieży i na jego wieżach, bardziej powinienem tak powiedzieć. Więc myślę, że na razie nie chcę tego marnować, tutaj niestety walnę dwa razy, myślałem, że walnie jeden raz. To jest mój błąd i chyba po prostu muszę wcześniej dawać się minionki i powinno być spoko. I przy okazji udało się nam tą muszkieterkę osłabić, na pewno mi się przyda. Dlatego, że wcześniej musiałbym tą muszkieterkę kontrować fireballem, a tak to nie muszę, dlatego że ona wiele obrażeń mi nie zada. Więc ja wolę czasami po prostu zadać sobie obrażenia, po to, żeby po prostu mieć więcej eliksiru i móc normalnie zaatakować.
i to się na ogół sprawdza, więc to jest całkiem spoko. Ja teraz dałem tam Inferno Dragona, natomiast on zbyt wiele nie dał dodatkowo, został skontrowany zapem, a dodatkowo tam jest jeszcze minionek, mega minionek, który niestety, ale nas nie lubi i nas tam zbija wszystkich. Prawie wszystkie moje minionki zostały zbite, znaczy wszystkie, ale przynajmniej jego minionek też. Więc okej, teraz jak już zniszczył nam dwie wieże, to po prostu trzeba mu się odegrać. I też przynajmniej tą jedną wieżę tam zbić. Później będziemy musieli od razu atakować na główną wieżę, dlatego że innego wyboru nie ma, dlatego że jeszcze jest też prawie zbita. I tutaj nie ma co ryzykować, trzeba po prostu atakować na całość. No i to całkiem fajnie tylko dlatego, że coś tam udało się odpalić na tą wieżę. I tutaj Gostek postąpił bardzo mądrze, dlatego że po prostu skontrował mi wszystko poisonem. Więc teraz trzeba po prostu zrobić jeden wielki atak na główną wieżę i może to się uda. I tutaj taki spoiler, uda się. Już ktoś mógł się domyśleć po tytule filmu chociażby. I tutaj w ogóle nie przejmujemy się, jak on atakuje tutaj nas, to nie obchodzi tak po prostu, żeby nie zginąć, a tylko on nie zginie. I tutaj tylko dodałem właśnie tamte budynki. I jak na razie nasz balon jest właśnie nieosłabiony, ale chodzi w jego wieży, tutaj fajnie wszystko pójść i nawet fajnie poszło. Balon dobił wieżę. Więc to już był ostatni mecz, także jeszcze mamy opening skrzynki, którą za to dostałem. No, ale na razie musimy z tego wszystkiego wyjść, dlaczego tego nie wyciąłem, szczerze powiedziawszy. To mogłem wyciąć przynajmniej to czekanie. Ale tak czy siak, tutaj mamy 2000 zł, tak jak już mówiłem. Mamy trochę do Tesli, to znaczy się nie przyda, zawsze do donatowania się przydadzą. Giant myślę, że niezbyt się przyda. Oraz szkieletonek. Myślę, że szkieletonek najbardziej się przyda, szczerze powiedziawszy, ale tak bardziej do rozdawania. Tak czy siak, to ja się już z wami żegnam. Do usłyszenia.